Ekscytacja? Tak. Dobra, jeszcze raz. Mordeczki, dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo traktujący o mega popularnej kategorii wina dyskontowego. Białe plus słodkie do dwóch dych. Wbijamy zaraz do Lidla, zobaczymy co mają, kupimy parę flaszek, przetestujemy. Bartek podekscytowany? A ja. Doskonale. Ja mam na imię Iwo. Ja jestem Bartek. To jest Wino po ludzku, idziemy na zakupy. Głowę to lepiej wyglądało. Patrzcie, białe winogrona, w sumie zielone, ale robi się z nich białe wino, w sumie żółte. To są hiciory, to bierzemy na bank. Co zjemy, Bartek, do wina? Kierogi? A coś mówić? Nie, nie wiem jeszcze. Tego to koje, wiesz to co? Trochę przekroczymy budżet, ale to wino to jest podobno hicior. Patrzcie, Litfrau Mielisz, czyli Maryjka bez Maryjki. Laicyzacja społeczeństwa. Zobaczcie, są dwa roczniki do wyboru, 2021 i 2022. Nie dajcie się nabrać, zawsze bierzemy ten młodszy. Madame, czy wyzeruje pani dzisiaj ze mną taką litrową, różową kadaritę? Monsieur, otóż nie. Witajcie w moich skromnych progach, jesteśmy już w domu. Mamy 5 win z Lidla, pół słodkich do dwóch dych. Są to wina, które znamy albo nie znamy, ale będziemy je jak zwykle testować w ciemno, więc zobaczymy co wyjdzie. Może się okaże, że to, co wcześniej polecaliśmy, wypadnie słabo albo odwrotnie, także emocje będą na pewno. Damy oceny, wyróżnimy, wybierzemy najlepsze wino, pół słodkie do dwóch dych z Lidla. Idziemy na przerwę, Ola nam poleje. Działa. I zaczynamy. Let's go. Oluniu! Oluniu! Rozciągnięty. Nie było tego pytania. To co, zaczynamy? Jedyneczka. Tak, jedyneczka, piąteczka, skala od 1 do 10 ocen. Zdrówko. Pachnie po prostu jak just niedrogie białe wino. Białe wino. Białe wino. It's a white, masz rację. Po prostu, no, okej. Okay. Czysty, nie jest odrzucający, nie jest wadliwy, ale nie ma się za bardzo czym jarać. Lodówka się odpaliła, słyszałeś? Ciekawe, że będzie słychać na kamerze. Słodkie. Bardzo słodkie. Pakuje mi tu balansą przede wszystkim. Cukier w ogóle dominuje cały smak. Nie powiem podgniłe, ale bardzo, bardzo dojrzałe owoce. I nie ma takiego, wiesz, szczypnięcia kwasowości, które by to kontrowało. Po prostu wino trochę męczy. Pytanie, czy są osoby, które szukają takiego wina? Mi ono nie podchodzi. Mi ono też nie podchodzi, aczkolwiek jesteś takim cukrolubem, takim die-hard słodkofanem. Do tego jest dużo tutaj, to. Do tego tu masz dużo, masz słodkie owoce, masz landrynę. W skali 1 do 10, jak bardzo byś docenił to wino? 3. W sensie, okej, okay, wypijemy kieliszek, dali jakieś ciało, to nawet 1,5, ale z grzeczności. O, nie wróciłbym. Nope. Nope? Dobra, jedynka średnia na razie, lecimy z dwójką. Przyjemniej pachnie, no, jest takie dojrzałe jabłko, brzoskwinia, trochę kwiatowe. Ale lepiej niż poprzednie, nie ma do opowiadania. Nie ma do opowiadania, dokładnie. Tu jest to, czego bakowało tam. Na słodycz. Hell yeah! Chociaż mniej cukru, tak. Więcej kwasowości. Musi być kwasowość w winie, które jest słodkie. Pamiętajcie, inaczej macie mały kompot. I to się pije. Możesz sobie to popijać, 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 popijać i się po prostu nie zemdlisz, chłopie. Czy dziewczyno. Rzek z Coca-Cola. Ona jest bardzo słodka. Ale gdyby wyrzucić cukier, kola byłaby kwaśna. I słodki, i kwaśny naraz. Naraz. To jest to. I to jest przyjemność z picia. I to wino, ci powiem, jest fajne. Jest nawet kolejnego łyka. Aromacie było ok i tyle, ale w ustach urosło bardzo mocno. Urosło, ci powiem, no, na 7. Kurczę, dobre wino półsłodkie. Takie, one jest na granicy półwytrawnego i półsłodkiego. Mhm. Fajnie. Fajnie. Takie wino można robić. No ja dałem już ocenę taką też. Mam 7, no, a ja dam? Mocno. No 8.
Jako na wino półsłodkie. Grubo. Do dwóch, to jest Lidla. Do dwóch z Lidla. Nice. Tak naprawdę. Ja, super. Super. Fajnie. Ciekawe, czy coś pokaże więcej, przynajmniej w ustach, niż to wino. Dobra, let's go. Trójeczka. Chyba schodzimy na ziemię, Batek. Skąd ty? Nie będzie tu, wiesz, przechwalał od razu. No nie. Może pokażę dalej w giełdzie. Nie, no wino pachnie skromnie, pachnie owocowo, jabłkowo, brzoskwiniowo, bez nadmiernej landryny. Trzeba się naszukać tego aromatu, więc so-so, tak. Ze wskazaniem na so-so słabo. Ale w ustach? Lepiej. Lepiej, ale no, chcesz coś powiedzieć więcej o tym winie? No, nie mam czym gadać za bardzo chyba, nie? Przeciętne, no bardzo przeciętne. Da się to wypić, bo nie zapewnia w sumie żadnych wrażeń. Ani pozytywnych, ani negatywnych. Jest, bo jest i oby nie było drogie. Bo jak będzie drogie, to będziemy marudzić. No. No, na pewno nie kosztuje więcej niż dwie dychy. To ile mu dasz, Bartku? Dam mu ocenę 4. Też mu dam 4. Wino na 4. Właśnie. Ciut poniżej średniej. U, panie! Chanel jakieś to sypał trochę. Ładnie to pachnie, co? Znaczy, pachnie mocno. Mocno. Ale czy ładnie? Ładnie. Co, nie ładnie? Perfumowe, ale to nie jest taki zapach jakby jakościowy, bo właśnie intensywnie niż no. To właśnie nie wyodziało. Nie każde wino musi być intensywne, ale no nie jednak niektóre te były płaskie. Mówisz, że ono jest owocowe, czy kwiatowe, czy jest naftowe, czy nie, no, ono ma tutaj intensywny aromat słodkich kwiatów, takiego olejku różanego, owoce tropikalne, taka trochę brzoskwinia z puchy. Wyobrażam sobie wina bardziej czyste, bardziej jakby jeszcze w tych aromatach intensywne, ale jakby jest git, słuchaj. Myślę, że ludziom się to spodoba, bo czegoś takiego w winach rzadko doświadczali. Wow, ty, wino może tak pachnieć? Proszę bardzo, tuba, mi aromat pasuje. Mi średnio? Nie mówię, że tragicznie, tak? Dobry. Intensywność już na plus. Sama ma jakby jakość tego zapachu, nie podoba mi się. Spróbujmy. Ja zacznę, bo on pewnie będzie marudził za chwilę. W ustach jest znowu dobrze, bo jest podobnie, jest konsekwentnie jak w aromacie. Jest sporo słodyczy, jest dużo mniejsza szczypta kwasowości, bo na przykład tu, w tym poprzednim ulubionym winie. Jest fajny smak owoców tropikalnych, brzoskwini bardzo dojrzałej, dość trwały. Kurczę, fajne wino, naprawdę pachniało super, smakuje dobrze, szybko z ust nie ucieka. Git, naprawdę chciałbym komuś pokazać takie wino. Ty patrz, co można w Lidlu kupić fajnego, oryginalnego. Co powiesz ty? Nie jest ono tu najlepsze w tej układance. Nie chcę powiedzieć nijakie, bo jest sporo słodyczy i tak dalej, ale 7 mi to pasuje. To ile dasz? Na 10. No 5. Ja szczerze mówiąc dużo więcej, bo tak najbardziej na razie z tej czwórki smakowało mi to wino, ale gdybym miał tobie, randomowy człowieku, który szukasz wina półsłodkiego do dwóch dych, polecić wino z Lidla, to bym ci polecił to. I daję mu też 8. Czyli 13, 6,5 łączna cena. Nie najgorzej i tak. Takie trochę hated or loved to wino, co? O, no to jest określenie takie trochę oklepane, ale no jest, nie? Mam wrażenie, że to dużo osób odpowie tak jak ty. No i powiedzą, co ty mi dałeś, nie? Dokładnie. Piąteczka. Cuk. Egzotycznie. Egzotycznie, ale w mojej ocenie dostajemy trochę to, tylko gorzej. Ja mam takie wrażenie, że dostajemy trochę to, ale trochę lepiej. Tak? Ja trochę gorzej. Znowu słodki aromat owoców egzotycznych, miodu, takich kwiatów, ale nie olejku różanego, tylko kwiatu pomarańczy. Fajnie. Nie, tak nie. Później kwiat pomarańczy, ale tak się naczytałem w podręcznikach. Tego nie puszczę. Tak, ale pomarańczy, no. Trochę taki sztuczny, że tak jakby to wszystko było, wiesz, dla mrynki, a nie z pomarańczy faktycznie. Ale intensywność jest i generalnie pachnie się spoko. Tak, mi się podoba. Spróbujmy. Słodko. Słodko. Trochę ulepkowate jest to wino. Trochę dla mnie ciężkie, mdłe. Będą fani tego stylu? Będą. Ale ja bym potrzebował trochę jakiejś takiej rzeźkości więcej. To wino mi dawało więcej balansu, mimo że też go nie miało za dużo. To jednak przeginę. I dam mu ocenę spoko, ponieważ wiele osób je kupi i powie bang, to jest to stary, kupuję tylko to. Ja mu dam szuchę. Mocną. Okej, to ja mu dam 7. 7? No. Dobra. Ja miał chyba ocenę taką samą, nie? Bo to była 1, 8, 5, a tu 7 i 6. To jest taka sama 7? Tak, nie? Ola!
Dodaj się. Nieważne. Dobrze, kochani, średnią sobie policzymy później w Excelu i zaprosimy Was na ogłoszenie wyników. Dobra, słuchajcie, wygrywa wino numer 2. Zapraszamy Olę, która nam robiła test w ciemno, żeby nam zaprezentowała Olu. Najpierw zwycięstwo. Dziękuję, Riesling Weinherb St. Michel z Lidla. Spodziewałem się, że to wino będzie wysoko, ponieważ jest to wino od paru roczników polecane non-stop jako hit, pół słodki czy tam pół wytrawny, zwał jak zwał Lidla. Super kwasowość, balans ze słodyczą, fajne w ustach, intensywne. Trochę w aromacie by było jeszcze lepsze, by było po prostu petardem dychą, ale to jest kawał fajnego Rieslinga z Niemiec w stylu off-dry. Zgadza się? Zgadzam się. To już tak wydaje mi się. Bezkonkurencyjne w tym towarzystwie. Super, brawo, brawo dla Rieslinga. Olu, teraz mamy ex aequo sytuację. Wino numer 4 to... Gewurztraminer z Lidla. Pięknie pachnący, słodki, a nie za słodki, intensywny. Dla mnie bomba, ten marudził, maruda dla niego, nie wiem czemu. Moi drodzy, ex aequo z Gewurztraminerem numer 4 było wino numer 5. Olu, co to jest? Muszkotali, węgierskie lidlowe. Moi drodzy, to może być hicior, gdyż to wino kosztowało, uwaga, 11,99 za 12 zeta. Dziękuję. Good price, mister. A to? Gewurztraminer kosztuje, proszę ciebie, 19,99. No to jest lepsze. Wiadomo, a która jeszcze procent policz? Ho! Też ma więcej procent. Teraz dolna część tabeli, wino numer 3, Olu, czyli nasze drugie najgorsze, to... Maryjka bez Maryjki Lidlowa. Smutna Maryjka bez Maryjki. Za kwotę 14,99 da się to przełknąć, ale wrażeń za bardzo nie pozostawia. O, jak jesteś fanem stylu Maryjek, ale niekoniecznie sympatyzujesz z takimi kościelnymi klimatami, to masz Maryjkę bez Maryjki. Dobra. I ostatni nasz zawodnik, niestety najgorzej dzisiaj wypadł, to Guy Furmint. I to jest zwłaszcza dla mnie niespodzianka, gdyż ja to wino kiedyś polecałem, ale przyznam uczciwie w innym roczniku. Zawsze sprawdzajcie aktualne roczniki win, bo wino z jednego rocznika, a z drugiego rocznika to są dwa różne wina. To wszystko, wiecie, które jest najlepsze naszym zdaniem wino półsłodkie z Lidla. Wiecie, jacy są potem na podium mocni zawodnicy, słodsi. Cyk, 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 cyk. Cena tego. Maryjka bez Maryjki, można je trzeba. Też znajdzie amatorów. Trzymajcie się, pozdro. Wszystkiego dobrego. Na razie.